Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, tym razem nie ze skrzynek. Dzisiaj będziemy oceniali polskich streamerów jako kobiety. Który z naszych polskich streamerów jest najpiękniejszy? Już teraz możesz wstawić lajka i napisać jakiś elegancki komentarz, kto jest twoim faworytem. A ja mam do wydania 3 płyty dychy. Zostało mi tego trochę, no i o nie ekipa, także nie sprzedałem całego Jeepa, sprzedałem tylko kilka kartonów i 2 mi zostały. Jeśli chcesz płytę dychy, napisz, kochanie, ID z One Night Casino, a ja do ciebie odezwę się w grze One Night Casino i tam mi podasz swój adres, a ja ci płytkę podpisem wyślę na chatę, 3 rozdamy, także piszcie ID w komentarzach, ale napiszcie też coś ciekawego, na przykład. I samo jako dupa wyglądasz pięknie. Dobrze, przejdźmy do oglądania. Play. Mamy pierwsze zestawienie. Rafonix i Mandzio. Rafonix to jest taka kaczuszka, taka grzeczna cizia. Taka grzeczna cizia. A Mandzio to jest taka amerykańska lodziarnia, taka... Taka domówka z czerwonymi kubkami. Sorry, Rafał, ale chyba bym dupnął bardziej Mandzia, gdyby był kobietą. Mandzio przechodzi dalej. Japchan i Def One. Nie wiem, kto to jest Def One za bardzo. Nie mogę sobie pokojarzyć. I jest Japchan. No, Japchan nie wygląda korzystnie jako kobieta. Zwłaszcza w momencie, kiedy miał 6 ton masy. Ja wiem, że zaraz będzie zjeba, ale... Japchan, no nie wyruchałbym cię, jakbyś był kobietą, nawet po pijanemu, nawet po ciężkich narkotykach. Przepraszam, Japchan, bo wybieram jednak Def One i Def One przechodzi dalej. Slayer Prox i Izako. Slayer, no nie, no Izako odpada w ogóle, to Izako jest okej, okay, niebiesko oka, ruchawica, ale Slayer Prox... Slayer Prox jest... Fajny, z taką dziewczyną mógłbym sobie życie ułożyć, także... Bonkol wygląda jak moja była menadżerka i ni chuja, za żadne pieniądze. A Luki wygląda trochę jak Sandra. Także tutaj wygrywa Luki, przechodzimy dalej. Pani profesor. Wysocki i Kubon. Wysocki i Kubon. Wysocki wygląda jak Marlena, która by wróciła chwilę temu od wiejskiego fryzjera. No wyglądasz naprawdę niezjadliwie, Wysocki. A Kubon tutaj wygląda jak normalna laska. To jest pojebane, ale Kubon wygląda jak jakaś koleżanka z twojej klasy, którą może byś zagadał, ale w klasie są lepsze. Taka średniawka klasowa. Bierzemy Kubona. Delord i Nervarien. Ci powiem, że Delord, jak na księcia goryli, jest niezłą dupą. Gdyby nie ta masa, wziąłbym cię na kebab. A Nervarien, no widziałem jego dupę. Na pewno ma lepszą dupę niż Delord. Ale z twarzy on wygląda tanio. Tak, jakoś niedoinwestowanie. Także Delord... Jesteś dobrą suką. Porąbane. Graba i... Kasaczek. Kasaczek. Kto to jest, kurwa, Kasaczek? Ale on wygląda dobrze. Graba jako kobieta wygląda bardzo przeciętnie. Bardzo przeciętnie. Takich kobiet jest pełno. A tutaj jest taka lokowana księżniczka. Streamerka. Wygląda, że jakbyś był z Ukrainy ogólnie przez te szafki. No biorę ciebie. Wybieram ciebie. No jest coś, nie? TMG, Zony, kurwa. Jedno uniwersum. No Zony. No nie podałbym ci. Ni chuja, nie podałbym ci. Ale za to DMG, za biedra bym łapał, jeśli byłbyś kobietą. DMG taki sukowaty ryjma, nie? To jest taka Mrs. Honey. Dobra, bierzemy DMG. Aż te łyka zrobię picia. Mergani, Rihanna. Rihanna, kurwa. I nie wiem, kto to jest drugi, ale Rihanna przechodzi dalej. Rihanna na masie, zobaczcie te boczki. To jest to, Rihanna na masie. Young Multi i Nexus. Kurwa mać. Young Multi... Nexus wygląda jak... niepełnosprytna koleżanka z dodatkowym chromosomem, a Young Multi...
Ma straszne włosy na rękach. No to trudny wybór, no bo dwa oblechy. Ale biorę Multiego. Dobra, Multi przechodzi dalej. Popo i Pago. Jezu, jaką Popo by był suką, gdyby był laską. Popo! Ale ty jesteś piękny. Jaki ty jesteś piękny, Popo. No... No Pago też jest okej, ale Popo? Jak z pornola, jakiś fake z taxi. Kurwa nie, Popo, przechodzisz dalej, jesteś piękniunia. Pewor i Overpop. Overpop wygląda jak każda laska, która gra w Lola. No nie wiem, kurwa, mi się wydaje, że każda laska, która gra w Lola, wygląda jak Overpop. A Pewor wygląda jak księżniczka z Podlasia. I tutaj wybieramy pana Damiana. Pan Damian przechodzi dalej. Arquel i Saju. O kurwa. Nordycka księżniczka Arquel i piękność z twojej klasy Saju. Ja pierdolę, jaki Saju jest ładny. A normalnie to on średniawka. A tutaj? No nie no, Saju jakby był kobietą, to... To byśmy się szlajali. Jaki ja jestem piękny! Jak... Ja wyglądam jak moja mama. Aż se sprawdzę, czekaj. Ty nie no, jestem ładniejszy od swojej mamy. I ja No oczywiście, że ja. No jestem piękny. Ja zajebiście wyglądam, zobaczcie tak ja mam oczy. Gucio i PLK Damian. PLK Damian wygląda trochę jak motomysz z Marsa, nie? Jak z tej bajki. Gucio, to jest kurwa hotuwa. Gucio to jest hotuwa. Kurwa, Zacha jako facet? Średni, nie? Ale jako laska? Hotuwa. Laska hotuwa. Zacha czai przychodzi dalej. No tutaj z tych dwóch pięknych pań wybieramy Tom. Devlin. Tych dwóch pięknych pań, sorry Multi, ale wyglądasz jak córka żula, no kurwa wyglądasz jak córka żula, no nie da się na ciebie patrzeć, nie? Wyglądasz jak miał suba u Evrona, nie, przejdźmy dalej, Delord. Delord jest robiony. DMG, piękność. DMG, piękność. No Play Pro, kurwa. Jesteś dobry w chuj. No jestem ładniejszy od Berganiego. Zdecydowanie tu. Gdzie ja bym podał? No Rihanna jest fajna. Ale taka suka. Nie, jadam siebie, ja się daję siebie. Zacha Chai i Saju. Ciężki wybór. Ciężki wybór. Zacha tutaj, zobacz jak on wygląda. Włosy ma, head and shoulders umyte. Ale Saju też ma wyprostowane. Dobra Saju. Pewor Popo. Sorry Pewor, ale Popo jest taką hotuwą. Kurwa. No i tutaj się kończy, mi się wydaje, przygoda Kubona. No bo... Załóżmy, podchodzi Kubonowa wyglądająca tak i podchodzi Luki wyglądający tak. No to nagle tylko widzimy Lukiego. Ta osoba z tyłu nie istnieje, więc bierzemy Lukiego. Luki przechodzi dalej. Saju Popo. O kurwa. Ale pojedynek. Saju Popo. Matko bosko. Nie no, Popo wygląda jak gwiazda porno. $1,000,000 tutaj. Popo. O kurwa, jakie zestawienie. Jakie suki dwie dostałem. Slay Pro. Jednak tu 10 na 10. Sorry, ale Delord. To jest kurwa ruchable. No tutaj to easy. Tu przechodzę ja. No to dobrze wygląda. O nie. Widzowie, na premierze musicie pisać albo w komentarzu, co wy byście wybrali tutaj. Czy Popo, czy Isamu. No Popo wygląda... Jak szukam porno, to szukam takich aktorek. Także Popo przechodzi dalej. No i sorry Delord, ale this is so fucking piękna suka. I w finale. O ja pierdolę. Czy wybrać pod wpływem testosteronu i sugerować się wyborami penisa?
czy patrzeć na związek, trójkę dzieci i wspólny dom. Szybki seks, czy życie? Slaja Prox, czy jak ty tam się wabisz? Jesteś najpiękniejszą suką na Szczur TV. Klap, klap na czatach. To chyba oznaka, że muszę kończyć. Kłaniam się i skarż po same kule, a wy drodzy widzowie, zostawiajcie łapki w górę. Nie. Thank you.